Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Maluj Baluj. Za minutkę zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że wszystko widać, słychać. Bo przed chwilą tutaj dostałam jakąś informację, że odłączony czat. Napiszcie coś do mnie, czy wszystko gra, dobra? Bardzo Was proszę. Dobry wieczór, Wojtku. O, Wojtek się odzywa, czyli chyba jest wszystko ok, tak? Super. Kochani moi, no co, dzisiaj będziemy malować ptaszydło, tak? To jest taki kolorowy ptaszek, którego tutaj widzicie. To jest taki nieco abstrakcyjny obraz, chociaż ptak jest taki dosyć realny, tak? To jest chyba jakiś koliberek, tak mi się wydaje. Pewności nie mam, dlatego napisałam, że będziemy malować kolorowego ptaka dzisiaj. Jeszcze chwilkę się z Wami przywitam. Weroniko, dzień dobry. Gertruda, dzień dobry. Fajnie, stała ekipa, bardzo się cieszę. Lubię z Wami malować, lubię przepraszam, tutaj z Wami być. Jeszcze nie zaczęłam, a już mam chrypę. Kochani, bardzo się cieszę, że chcecie ze mną spędzić ten dzisiejszy wieczór. Dziękuję Wam za wszystkie kawusie, które mi stawiacie na Bake Off i tu Maluj Baluj. Dzięki temu mam energię do malowania. Super. Okej, wybiła 19, możemy zaczynać. Witaj Michale. Moi drodzy, dzisiaj będziemy malować na podobraziu takim kwadratowym. Ja tutaj mam panel malarski, o którym kiedyś Wam mówiłam, tak? To jest taka po prostu deseczka, na którą jest nabite płótno. Tak, to jest panel malarski o rozmiarach 25 na 25 cm, ale jeżeli macie jakieś inne podobrazia w innych rozmiarach, czy prostokątne, to też nie ma się co przejmować. Po prostu cała kompozycja będzie tutaj na środku, także możecie sobie dobrać takie podłoże, jakie macie albo jakie Wam pasuje. Kolejną rzeczą, dzień dobry Beatko, kolejną rzeczą jest no oczywiście pędzelki, tak taki szeroki, bo sobie nim namalujemy tło. Będą nam potrzebne takie malutkie pędzelki, o może tu je lepiej będzie widać, takie szczeciniaczki, tak, ewentualnie jakiekolwiek maleńkie pędzelki, jakie macie, bo będziemy malować piórka, będziemy malować dzióbek, także dzisiaj operujemy głównie malutkimi pędzelkami. Gosia, dzień dobry. Co jeszcze? Wiecie co, przyda nam się gąbka, tak? Taka zwykła gąbka kuchenna. Jak ktoś nie ma takiej gąbki, a pewnie w każdym domu jest, to niech sobie szybciutko poleci po taką gąbeczkę, bo się może przydać, ewentualnie jakaś szmatka. Chodzi o to, że jak rozmalujemy sobie to tło, to potem sobie będziemy jeszcze tą gąbką tak ciapkać, tak? Pędzelki, no wiadomo, paletka, to już wiecie, woda, szmatka do wycierania pędzli. No i farby. Tutaj się łatwo domyślić, jakich kolorów będziemy używać, tak? To jest taki kolor, to będzie ultramaryna zmieszana z bielą, więc ultramaryny, maryny, biały, na pewno przyda nam się magenta, to jest ten różowy, tak? Kolor czarny i kolor taki, który się nazywa, i teraz mi wyleciało słowo, muszę sobie sprawdzić, turkus, tak? Turkus, to jest ten odcień, taki turkus. Jak ktoś nie ma turkusu, to może użyć kobaltu albo jakiegoś jasnego niebieskiego i zieleni z odrobiną bieli i też wyjdzie taki właśnie turkusowy kolor. Taki turkusowy kolor. Kolejna rzecz, co? Nie, to już chyba wszystko wymieniłam. Aha, przyda nam się suszarka do włosów, tak? Żeby sobie to tło lekko przesuszyć. No i może jeszcze będziemy potrzebować kawałek jakiejś kredy albo będziemy sobie robić szkic po prostu malutkim pędzelkiem. Ale jak macie jakąś kredę, to by było super. Dobra. Tu się wszyscy witają. Gosia się wita. Witaj, dziś tylko uczę się oglądając. Super, tak jest najlepiej. Najpierw sobie oglądać, a potem sobie na spokojnie malować. Te wszystkie live'y są potem zapisane u mnie tam na kanale, więc w każdej chwili można wrócić. Witaj Andrzeju i Elena. Dobry wieczór z Kaliningradu. Ma, przywitajmy Elenę, super. Super, cieszę się bardzo. Znowu międzynarodowe towarzystwo. Bardzo się cieszę. Moi kochani, to co, zaczynamy malowanie. Na początek sobie wyciśniemy. Wyciśniemy co? Farbkę białą, tak? Farbkę białą i troszeczkę ultramaryny. Biały.
i ultramaryna, tak? To jest ten bardzo ciemny niebieski, tak? Taki chłodny. Jak ktoś nie ma takiego, to oczywiście może sobie użyć jakiegoś innego niebieskiego, to też będzie miał po prostu inne tło. Jeżeli chcecie zrobić tło w innym kolorze, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Byle było takie w miarę fajne, jasne i żeby nam pasowało potem do tego ptaszka, więc sobie wyciskamy. Ania, dzień dobry Aniu, super, miło Cię widzieć. Czy ja Was nie widzę, ale tak sobie wyobrażam, jaka tam ekipa siedzi. Mamy farbkę białą, mamy farbkę ciemno-niebieską. Michał, witam. Można powtórzyć, jakie były kolory. Ultramaryna, biały, niebieski kobalt, czarny, turkus, może się przydać, jeżeli ktoś nie ma turkusu, to zielony, który potem zmieszamy z kobaltem i z bielą i magenta, tak? To były te kolory. Zresztą będziecie, ja Wam będę tutaj po kolei wszystko mówić. Dobra. Pędzelki, duży, duży, mięciutki pędzelek, troszeczkę zamoczyć sobie trzeba do wody i tutaj sobie zmieszać. Może ja Wam będę wcześniej jakieś listę jakiś tych w opisie robić, co? Jakąś listę tych kolorów, żebyście wiedzieli, chociaż czasami na przykład szalejemy z innymi kolorami, nie? To nie zawsze to jest tak, że ja teraz akurat dobrałam takie, ale może się okazać, że czasami sięgniemy po jakiś inny kolor. Dobra, robimy sobie taki błękit, tak? Taki błękit, on jest dość chłodny. No i na razie sobie zamalowujemy powolutku to nasze podobrazie albo kartkę, zależy na czym malujecie. Taką dość grubą warstwę możecie zrobić, bo potem sobie będziemy to jeszcze gąbką tak jakby może nie rozcierać, ale tak klepać, taką gąbką kuchenną, tą ostrą stroną. Także kto ma gąbkę, to nie ma teraz tutaj, to może sobie przynieść. Ja się tu nie będę z tym spieszyć, jeszcze potem będę to suszyć. Możecie sobie też skoczyć po suszarkę do włosów, o. Bo się nam przyda, tak, suszarka. Zobaczcie, tak, malujemy to tło. I już, dobry wieczór, nie wiem, czy dam radę temu ptaszkowi, bo szczerze mówiąc nigdy nie malowałam ptaków, ani zwierząt oglądała. Oglądam te propozycje na najbliższy czas i muszę przyznać, że to propozycje niesamowite. Dziękuję. Wojtek, czy wychodzi Pani dwa razy identyczny obraz? Mi jeszcze nigdy się nie udało. Nigdy mi się nie udało, Wojtku. Zawsze coś tam jest inaczej. Jest podobny, owszem, ale żeby dwa razy taki sam, no nie. Ale to przecież nie o to chodzi. Ja, nie robimy tutaj kopii identycznych, prawda? Bawimy się tym. Ja nie jestem osobą, która kopiuje tak jeden do jeden wszystko. Zawsze coś tam mi się pokiełbasi, ale się nie trzeba tym przejmować, tak? Dlatego też właśnie nie zajmuję się portretami, ponieważ te portrety to tak... Ale ci, przepraszam, średnio... Tam już trzeba oddać idealne podobieństwo, no nie? No i teraz... Jeszcze raz możemy to przemalować, tak już na bardziej na... Jak ktoś maluje na kartce, to oczywiście będzie mu to szybciej schło, prawda? To tło. Moczymy pędzelek znowu, nabieramy trochę białej, trochę niebieskiej i jeszcze rozsmarowujemy. Jak skończę, to będę czytać Wasze komentarze dalej, dobrze? Także, a Wy za ten czas będziecie mieli czas, żeby sobie po prostu to dokończyć. Dobra, to mamy. I jak już mamy to rozmalowane, Michał, tło amarant. Możesz zrobić amarant. Mariola, witam wszystkich. Witaj, Mariolu. Dobra, i teraz słuchajcie, biorę sobie gąbkę kuchenną, taką zwykłą. Można też do tego użyć na przykład spożywczej folii, takiej wiecie, błyszczącej, zmiąć ją w taką kulkę, tak? Zamoczyć sobie tutaj teraz troszkę do wody, tą gąbeczkę. Bierzemy sobie troszkę tego białego, tak rozklepujemy białą farbę. Można trochę niebieskiej dodać. I teraz tutaj robimy sobie takie na środku, widzicie, takie jakby, o, takie kropeczki, tak? Ostrą stroną.
spróbujemy jeszcze tą miękką. O, może miękką stroną będzie łatwiej. Miękką stroną. A tu miałam jakieś farfocle na tej gąbce. Ale numer. Musimy to pozbierać. Nie zauważyłam tego. No trudno. Ściągamy farfocle. Wyciągnęłam tą gąbkę z szafki i nawet nie zauważyłam. Czyli może miękką stroną będzie Wam łatwiej. O, jak ktoś zaczął twardą stroną, no to trudno. I tak popatrzcie się, trochę białej, trochę niebieskiej i klepiemy tu sobie tak, bo tak będzie fajnie to wyglądało. Taka mgiełka jakby będzie wokół tego naszego ptaszka, tak? Tak się fajnie tutaj robi. Za chwilkę Ci, Małgosiu, odpowiem na to, co do mnie piszesz. Powoli, nie trzeba się w ogóle z tym spieszyć. Rozklepujemy sobie. O, tak. Takie robimy. Tak, żeby nam na środku się zrobiła taka jakby mgiełka, tak? O, mamy już ten środeczek tak pociapkany trochę. Widzicie, jaka się taka mgiełka zrobiła? Małgosia, ja nie mogę wieczorem malować, bo wzrok już nie ten. W dzień spróbuję, ale z przyjemnością pooglądam. Super, Małgosia. Beata, dobry wieczór, Beatko. I teraz sobie bierzemy ultramarynę na tą gąbeczkę, tak? I jeszcze sobie tutaj możemy te boki, tak, delikatnie. Zobaczcie, tutaj ten... A tu się taka pianka robi, ale ona nam zaraz zniknie. I te boki nam się tutaj tak ładnie przyciemnią, tak? Także ten środek nam tak wyjdzie do fajnie do przodu. Jeszcze teraz, oj, dotknęłam tu. Zobaczcie, tak, 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 ciapkamy, ciapkamy po prostu o, tą gąbeczką. Wiecie, ja też bym mogła w sumie te filmiki nagrywać i potem wrzucać i robić tak, żeby... Tylko, że wtedy no, nie będę miała z Wami tego kontaktu, bo też wiem, że można zrobić coś takiego jak premierę, tak? I wtedy bym była z Wami tylko na tym czacie, ale myślę, że tak jest chyba lepiej. Dla mnie trochę mniej roboty, nie? Nie muszę montować filmu. Z lenistwa to robię. Live z lenistwa. Tak? No i klepiemy. Ja myślę, że tutaj to trzeba tak sobie spokojnie podziabać. Jeszcze tu na dole. Ja muszę chyba to postawić sobie tak tutaj na krajuszku i złapać tak od spodu. To mi spada. Ten panel malarski jest taki... Tu mi się coś rozrobiło, nie szkodzi. Ten panel malarski to jest taki lekki, że się sam po prostu tutaj przesuwa. Nawet nie muszę tego specjalnie teraz zmazywać, bo tutaj pewnie będzie ten ptaszek zaraz malowany. Rozklepujemy. Lepiej by było sobie położyć to płótno na tym, na płasko, ale wtedy byście nic nie widzieli, co ja robię, nie? Dobra, o. I jeszcze trochę tutaj tej białej może mi się uda zrobić. Jak to wygląda? Tak mniej więcej. Jeszcze sobie białego tutaj trochę wycisnę. Jak Wam wyjdzie, tak Wam wyjdzie. Nawet nie musicie robić tego ciemniejszego tutaj dookoła, nie? Bo to też, to nie jest tak, że to tło musi być właśnie takie identyczne jak u mnie, nie? Drugą stroną gąbki wezmę biały. Wszystko leci. Anioł się przestawił, Bieszczacki. Dobra. O. I tu mamy takie fajne już tło. Jeszcze sobie to obrócę, że ja o tym nie pomyślałam. Popatrzcie się, że można obrócić sobie to, ten panel i sobie z tej strony to robić. Tak. Jeszcze rozklepujemy i dziabiemy. Możecie też to zostawić i zrobić sobie po prostu samym pędzlem to tło, nie? Też będzie fajnie. Strasznie dzisiaj jest gorąco. Nie wiem, czy u Was też taki upał nieziemski.
jak nie na wrzesień. Od razu sobie zaklepię te brzegi. Tak. O. No i takie mniej więcej tło. To będzie ten ptaszek tutaj bardzo fajnie na tym tyle wyglądał. Jeszcze popatrzymy tu, gdzie tu trzeba. Kto maluje dzisiaj, to na pewno zdąży, ale nie przypuszczam, żeby dzisiaj. Wyście się już chyba nauczyli, że się później maluje. W ogóle dziękuję Wam, że jesteście w tej grupie i że się tak bardzo aktywnie udzielacie i że wysyłacie tam swoje prace. No, widzę, jakie to są efekty cudowne. Naprawdę, fantastycznie Wam to idzie. Fantastycznie. Kochani, teraz będzie chwilka taka, gdzie ja będę podsuszać, tak? Cichutko spróbujemy włączyć tą suszarę. Może nie zrobi za dużo hałasu. I wy też możecie sobie podsuszać, tak? Pod obrazie, ponieważ zaraz na nim będziemy ptaszka malować. Powiedzcie mi, czy bardzo zagłusza ta suszarka? Tak z ciekawości, bo nie wiem. Przy okazji te farfocle tutaj ściągniemy. Nie, jest cicho. Super, świetnie. No to dobra, czyli mogę ją używać na live'ach. Ok, i mamy już wysuszone tło. Tak, żeby po prostu jak dotykacie ręką, to żeby tutaj na środku nam było bardzo, bardzo fajnie i suchutko, tak? Dobra, koniec suszenia. I teraz, moi kochani, jeszcze zrobimy sobie tego takiego kolorowego tutaj kleksa, tak? Bo on jest pod ptaszkiem. Dziękuję Wam za odpowiedź, czy słychać dobrze. Pod ptaszkiem mamy takiego kleksa. No i teraz się będziemy bawić. Takiego kleksa to ja jeszcze chyba sama nigdy nie robiłam, więc... Uwaga, 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 co będziemy potrzebować? Słuchajcie, zrobimy sobie teraz tak, wyciśniemy sobie jeszcze trochę ultramaryny, tak, to jest ten bardzo ciemno-niebieski. Teraz musimy trochę te farby rozcieńczyć. Wyciśniemy sobie troszeczkę magenty, tak, to jest ten bardzo ciemny różowy. Jak chcecie jakieś inne kolory, w innych kolorach zrobić kleksa, to też nie ma problemu. I tam jest jeszcze taki czarny kleks. Widzę, że jest trochę czarnego, więc też możemy troszkę z tym, żeby z tym czarnym też nie przesadzić, nie? Wyciskamy sobie trochę czarnej. Wyciskamy sobie trochę czarnej. I ja jeszcze wycisnę troszkę białej. Czyli tak, ultramaryna, magenta, czarny i biały. Ok. Dobry wieczór, Bożenko. Super. Ale nas dzisiaj dużo. Wow. Kochani, i co teraz robimy? I to już jest chyba trzeci tydzień tych naszych live'ów. Ale numer, ale ten czas leci. I w ogóle chcę Wam powiedzieć, że mamy zaplanowane już do 22 września, tak? Na ten tydzień i na przyszły tydzień. Także możecie tam wejść i zobaczyć sobie, co malujemy i każdy sobie może wybrać jakiś obraz, który mu najbardziej odpowiada. Albo malować wszystkie ze mną. To by było super. I teraz co robimy? A, ja nie powiedziałam, że nam będzie potrzebna szczoteczka do zębów. Do robienia tych rozbryzgów, nie? Ilonka, dzień dobry. Szczoteczka do zębów, tak? Margarita, świetnie, ale się cieszę. I tą szczoteczkę do zębów teraz sobie moczymy. Weronika, widziałam, ta wiewiórka jest super. Będzie wiewiórka też, tak? Szczoteczka do zębów i tak na spód moczymy ją do wody. A możecie też, jak chcecie... Bo ja to tak zazwyczaj robię szczoteczką do zębów, takie bryzgi, to już chyba widzieliście na niektórych live'ach, ale możecie też to robić, jak nie macie szczoteczki do zębów, to możecie to też robić takim pędzelkiem, takim szczeciniakiem, na przykład wachlarzykiem, tak? I wtedy te rozbryzgi mogą... Ja nie wiem, czy mi wyjdą tak jak tutaj. Ja przypuszczam, że u Was też wyjdą trochę inaczej, ale się nie będziemy tym za bardzo przejmować, nie? Po prostu robimy, bryzgamy. Do wody i teraz sobie tą białą farbę, tak zobaczcie, tak sobie ją tak wodą rozrzedzamy do konsystencji takich roztopionych lodów. O,
jest taka ciekawa konsystencja. Wiecie, jak lody roztopione wyglądają, nie? I mamy je na szczoteczce. Możemy sobie wcześniej gdzieś na jakiejś karteczce sprawdzić, jak nam to pryska, tak żeby się... O, dobra, super. Jest idealna konsystencja. I teraz uwaga, robimy jeden bryzg. Robimy jeden bryzg na przykład, ja to robię tak szczoteczką, tymi włoskami w stronę obrazu i palucha będę brudzić, tak? I teraz co, zrobimy sobie bryzg na przykład tak, nie? O, i jakoś tak, prawda? W tą stronę też można gdzieś bryznąć i gdzieś tak, widzicie? Mamy takie jasne, zrobione sobie bryzgi tutaj, nie? Jak mało bryzgów, to można jeszcze. Julia maluje teraz. Super, Julia. Jak się nie wyrobisz, to się nie przejmuj. Dobra. I mamy pobryzgane, nie? Tym właśnie białym kolorem. Teraz musimy tą szczoteczkę sobie wytrzeć porządnie w szmatkę, tak? O, mamy tu szmatkę, jakiś papierek czy coś, ręcznik papierowy. Wycieramy w szmatkę porządnie. Wypłukać trzeba sobie ją w wodzie. Delikatnie. Tak, ja mam dwa kubki z wodą, od razu mówię, jeden do płukania, a drugi do rozcieńczenia farb. Nabieramy czystej wody i teraz lecimy z magentą, popatrzcie się, rozcieńczamy magentę do konsystencji roztopionych lodów, tak. No. I robimy kolejne bryzgi, próba na karteczce, lecimy, dobra, jest, ok. Przy okazji możecie sobie uświnić cały pokój, nie? Ja tak nieraz mam, że potem sprzątam. No i teraz lecimy w taki sam sposób. Zobaczcie tutaj. Bryzg, bryzg, tak? Szczoteczka w stronę obrazu i bryzgamy. Robimy sobie takie rozbryzgi tu. O. I można by je tak jeszcze tutaj przeciągnąć gdzieś tak na dół. Musimy takiego bryzga jednego zrobić, żeby ten ptak tutaj miał, mógł na nim siedzieć, ale to może czarnym zrobimy później. Ciach, o, takie rozpryskujemy sobie. A, jeszcze gdzieś tu, potem jeszcze będziemy poprawiać najwyżej. Dobra, mamy tutaj takie bryzgi. O, jak wam wyjdzie, tak wam wyjdzie, nie? I teraz znowu. Wycieramy porządnie szczoteczkę w szmatkę. Palucha też można wytrzeć, jak jest brudny. Wycieramy porządnie w szmatkę. Płuczemy. Zawsze najlepiej robić bryzgi od najjaśniejszego do najciemniejszego. Okay? I teraz zrobimy bryzgi ultramaryną. Nabieramy czystej wody. Robimy to samo z ultramaryną. Te kolory później będziemy używać do malowania ptaka. Znowu konsystencja roztopionych lodów. Tak, ale fajna zabawa, nie? Ok, i co teraz, moi drodzy? I teraz znowu bryzgamy, znowu bryzg próbny na karteczkę albo gdzieś tam z boku na paletkę albo na szmatkę, wszystko jedno. I teraz robimy tu ultramaryna, ciach. Ciach, znowu nabieramy. Fajnie, jakby mi się taki glut zrobił, taki, wiecie, taki, o, nieprzewidywalny jakiś. Tak? Ten ptak będzie tam tak wyglądał, jakby tak rozprysnęło to. On, to są te kolory, nie wiem, zastanawiam się, czy robić czarny teraz, nie? Bo to nie wiem, czy to jest... Te bryzgi zawsze wychodzą inaczej niż tu. Dobra, weźmiemy trochę czarnego. I teraz jeszcze, może nie za dużo tych bryzgów, chyba że chcecie dużo. Wycieramy palucha. Możecie ubrać sobie gumową rękawiczkę, jak nie chcecie brudzić rąk, ale nie wiem, mi to tam akurat jest, mogę się brudzić. Znowu płuczemy szczoteczkę. Nabieramy czystą wodę i teraz z czarnym to będzie najgorzej paluch brudny. Potem będę miała takiego czarnego pazura, ale chyba mi wybaczycie, nie? Znowu konsystencja roztopionych lodów. Próbny bryzg z boku. Ok. Działa.
No i teraz trochę czarnych gdzieś tu, 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 gdzie tam sobie chcecie, nie? I mamy taką abstrakcję. Widzicie? Można nawet trochę więcej jeszcze gdzieś. Tak, żeby tylko potem tego ptaka tu było w ogóle widać, nie? Dobra. I mamy zrobione bryzgi, paluch czarny. Dobra. I szczoteczkę wycieramy. I już możemy ją sobie odłożyć do jakiegoś, do jakiejś wody. Potem sobie ją po malowaniu można... można sobie wymyć, nawet trzeba, żeby nam się później przydała. Palec czarny, też go sobie opłukam w wodzie, może trochę chociaż, żeby was nie straszył. Pazur, czarny pazur, dobra. Czy będzie live z malowaniem wodospadu? Będzie, Wojtku, ale ja na razie tutaj sobie jeszcze robię takie inne live'y. Wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Wiecie, ja wcześniej muszę sobie przygotować jakieś takie dla was prace, obrazki i tak dalej. Ale właśnie o tym wodospadzie też cały czas myślę i się zastanawiam. Jak to, tak żeby było, wiecie co, no tak ładnie, ale nie za trudno, nie? No. Dobra, mam czystą szmatkę. I co teraz? Suszymy znowu. Więc znowu będzie chwila. Chwila dla tutaj. Teraz możecie, jak chcecie, zadawać pytania, bo mogę suszyć i odpowiadać, skoro mnie słychać dobrze. Musimy to dobrze wysuszyć, ponieważ potem tutaj będziemy już białą kredą malować ptaszka. Jeżeli na przykład nie chcecie tak pryskać, to możecie też użyć na przykład takiego pędzla wachlarzyka i sobie gdzieś tak kontrolować bardziej, czyli doklepywać, ale myślę, że to nie będzie ten sam efekt, a ja myślę, że taki efekt przypadku, tak zwany przypadek kontrolowany, jest świetny. Wiecie, jak malował ten Pollock, tak? On po prostu chlapał farbami i super wychodziło. Julia pyta, czy mogłaby pani pisać wszystkie rzeczy potrzebne do malowania, na przykład zapowiedzi? Tak, Julio, chyba tak będę właśnie robić, żebyście zawsze byli przygotowani, więc myślę, że w opisie na przykład filmu, tak? Pod filmem, tak jak wejdziecie sobie na przykład na właśnie na zapowiedź live'a, to na dole w opisie postaram się mniej więcej napisać, co nam będzie potrzebne. Czasami sama nie wiem, tylko że ja mam zawsze, wiecie, wszystko pod ręką, nie? No. Czasem się może okazać, że jakiś pędzelek będzie potrzebny więcej. I znowu tak, tak tutaj sprawdzamy, czy jest, o, jeszcze chwilkę. Trzeba to podsuszyć. Będę pisać, co potrzebne, bo widzę, że wam się to bardzo... Także ja zaraz w tych zapowiedziach, które już mam przygotowane, na najbliższe 2 tygodnie, to tam jeszcze siądę i uzupełnię. Kolejny live będzie w środę, więc już do środy zdążę to napisać, co będzie potrzebne. Pisałam też rozmiary pod obrazi, ale to chyba nie jest potrzebne, bo wydaje mi się, że to już malujecie na takich, jakie wam pasują, nie? Niektórzy na większych, niektórzy na mniejszych. Jak nie macie kwadratu, to może być, nie wiem, w pionie albo w poziomie. Wyschło? Chyba wyschło. Okej. Dobra, mamy to. Małgosia, jest zaplanowana taka różnorodność, że każdy coś sobie wybierze. Ja przynajmniej spróbuję, chociaż nie sądzę, że podołam. Małgosia, przestań tak mówić. Nie używa się w tej grupie słów, nie dam rady, nie podołam i brzydko mi wyszło. Te słowa w naszym słowniku nie istnieją, tak? Zawsze jest pięknie, super i zawsze wszyscy dadzą radę. Trzeba wszystkiego spróbować. Tu też możecie zobaczyć, jakie tematy są dla was najbardziej atrakcyjne, prawda? I w czym się czujecie dobrze, w czym gorzej, co jeszcze musicie podciągnąć, prawda? Więc jest okej. Okay. Uwaga, teraz malujemy ptaka. Ja w ogóle mam nadzieję, że on mi też wyjdzie. Kreda. Zwykła tablicówka. Jak nie macie kredy, a macie na przykład białe pastele, taką suchą, nie olejną, suchą pastelę, to też możecie spróbować. No i teraz co? I teraz spróbujemy tego ptaka tutaj sobie tak mniej więcej naszkicować. Sama się boję,
czy mi wyjdzie, ale myślę, że tak, on będzie mniej więcej tej wielkości, tak, odtąd dotąd, tu będą mu się kończyły skrzydełka, więc ja sobie najpierw zrobię taką po prostu linię, żeby sobie określić od razu jego wielkość, tak, mamy krechę, kredo, jak ja wam coś pokażę, jak na przykład wam okaże się, że coś jest źle, to kreda ma taką fajną właściwość, że jak weźmiecie sobie taki mały, mięciutki pędzelek, wodę, to zobaczcie, kreda nam schodzi, tak? Wystarczy, że wodą sobie jakby przeciągniecie i już, gotowe. Lepszy to niż ołówek. Fajną ma pani pracownię. Dziękuję. Lubię panią oglądać. Katosu Games. Fajnie, cieszę się. W ogóle to ostatnio był u mnie mój tato i nagrał tą pracownię. To może wam kiedyś ten filmik udostępnię. Zobaczycie, jak wygląda. Jeszcze chwilę, muszę sobie tutaj włączyć. Okej, bo mi za gorąco troszkę. Mamy, tak? Kreseczkę sobie robimy i teraz sobie tutaj rozplanujemy tego ptaszka. Tu będzie mu się kończyła głowa, ale my tutaj tej głowy na razie nie malujemy. Na razie namalujemy sobie, zobaczcie, namalujemy sobie jajko. Ponieważ ptaki wykluwają się z jajek, to mają kształt jajka. O, i robimy sobie tutaj taki kształt jajka. Potem będziemy to korygować jeszcze, tak? Mamy jajko. I teraz z tego jajka wykluje się ptaszek. O, mamy, tak? Mamy ptaszka. Tu zostawiamy kawałek na ogonek, a tutaj zostawiamy kawałek na główkę. I teraz tak, główka nam idzie, zobaczcie, tutaj mamy, on ma tak główkę i on ma takie troszkę bardziej wypłaszczone plecki, a brzuszek ma taki bardziej wypięty do przodu, tak? Więc musimy sobie to tutaj teraz tak fajnie rozrysować. I teraz tak, mamy tutaj, tu jest ta nasza główka, o, ciach, tak? I to już są plecki, tu mamy tą część, tylną część główki, prawda? No i tutaj do przodu idzie nam już. Tak, tu ma taką wypłaszczoną, tutaj idzie to, a tutaj mamy, tak troszkę idzie do góry i tu już schodzi nam w brzuszek i nam się tutaj tak, o, i ptaszek już prawie się wykluł. Taki bałwanek, zobaczcie, jajko i przedłużenie tego naszego, tego tułowia, nie? No i teraz co? Tutaj mamy jeszcze ten ogonek. Ten ptaszek jest tak mniej więcej dotąd tutaj rozmalowany. Teraz mu dzióbek mu zrobimy za chwilkę. Teraz musimy mu tutaj zrobić takie jakby o, skrzydełko, tak? Kształt skrzydełka. Ciach, tak tutaj do tyłu nam idzie. I tam zaraz będą te jeszcze te nasze te jego piórka, tak? O tak. Tu i tu jest tak wyostrzone. Tutaj są jeszcze jakieś takie piórka ciemniejsze i tutaj nam wystaje ten kawałek ogonka, taki widzicie to, tu z tej strony. No i co? I oczywiście dziubek, ciach i dziubek. Do góry jest ten dziubek. Do góry jest ten dziubek. Kto mówił, że nie umie ptaszków? Małgosia mówiła? Gdzie to jest, że nie umiem ptaszków? Niech się odezwie ktoś, kto nie umie ptaszków, bo jest tutaj Małgosia. Witam, Małgosiu! Przydobyła Małgosia. Nie sądzę, że podołam nigdy. Kto nie malował nigdy ptaszków? Szukam tu w komentarzach. O, Małgosia! Małgosia mówiła, że nie umie ptaszków. Małgosia, ja myślę, że to jest... Małgosia, myślę, że to jest proste teraz, nie? Zobacz, jak ci nie wyjdzie, wymazujesz. Nie ma dzióbka, nie? Nie ma dzióbka. Ktoś pyta, jak zrobić takie coś na farby, jak pani ma? Trzeba zbić deseczki, takie, i śrubki wkręcić. Proszę, widzisz? Po prostu są deseczki skręcone w taką kratkę i śrubki.
powkręcane i wiszą farby. Przecieram sobie troszkę tutaj to papierkiem i zrobimy dzióbek jeszcze raz, żeby, bo ten dzióbek on ma tak jakoś uniesiony tak lekko do góry. Tak. O. Chociaż jak tam będzie miał, tak będzie miał. Może to jest jakiś koliberek czy coś. Dobra, ale ten dzióbek i tak potem będziemy musieli wymazać. I mamy ptaszka. I teraz co robimy? I teraz sobie tego ptaszka będziemy kolorować. Zaczniemy sobie od tych elementów takich tutaj, tych piórek takich z magenty. I teraz bierzemy sobie taki ostry pędzelek, taki z takiego ostrego włosia, czyli ze szczeciny, tak? Tak, Małgosia, to ja. Myślisz, że dasz radę, Małgosia? Przecież to jest proste. Bryzgać każdy umie i kredą sobie robisz jajko i z jajka wykluwa się ptaszek. Nic prostszego, tak? I teraz co? Nabieramy sobie troszeczkę tej farby, tej magenty. Można dodać odrobinkę bieli, tak żeby była bardziej kryjąca. No i zaczynamy teraz malować sobie tutaj te piórka, tak? O, teraz nam się tutaj ta kreda, musimy troszeczkę ściągnąć, żeby nie za dużo było. I malujemy piórka, zobaczcie, ciach, 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 ciach. Widzicie, jakie to jest łatwe? Popatrzcie się, takimi ruchami. Ciach, ciach, ciach. O, i wychodzą nam tu piórka, tak? I patrzymy. On ma tylko czubek głowy w tych piórkach, tak? Potem będziemy je cieniować. Tutaj mamy na końcach skrzydełek, to możemy sobie już, wiecie co, wymazać te rzeczy, które nam są tutaj niepotrzebne, czyli to nam tu jest niepotrzebne. To robię pędzelkiem zamoczonym w wodzie. To jest nam już niepotrzebne. Przecieramy pędzelek, znowu nabieramy na koniuszek, wymazujemy rzeczy, których nie potrzebujemy tu. O, tak? No, i teraz gdzie mamy jeszcze różowy? Beatka? A, Beatka coś nie zrezygnowała z pisania. Dobrze, i teraz sobie magentą możemy tutaj jeszcze. Ciach, ciach. Magenta jest słabo kryjąca, więc można dodać troszeczkę bieli i zrobić sobie wcześniej taki podmaluneczek. Taki podmaluneczek z magenty z białym i wtedy nam bardziej to będzie przykryło. O, tutaj. Tak, w taki sposób malujemy. Ciach, ciach, ciach. Gdzie jeszcze mamy magentę? Tu. Na razie to jest taki jednokolorowe te piórka, a potem będziemy je sobie jeszcze cieniować, tak? Tu, dotąd i tu. O, i mamy. I teraz co? Teraz sobie weźmiemy ten turkus, tak? Turkus. Jak ktoś nie ma turkusu, to może sobie. Ktoś nie ma turkusu, to może sobie wycisnąć jasno-niebieski, tak? I zielony. I zielony i troszkę białego, i wtedy wychodzi taki turkusowy kolor, bo on ma tutaj, widzicie, tu w tym miejscu, ma taką. Takie turkusowy, tutaj to pod tym, na gardełku, tak? Beata, kiedy ty malujesz, to jest proste, gorzej jak ja to robię. Beata, wiesz ile lat ja się uczyłam malować, wiesz ile mi obrazów nie wyszło, wiesz ile frustracji było we mnie. A tak? Trenujesz, trenujesz i od frustracji do radości. Super pomysł z kredą, sama na to nie wpadłam. No widzisz. Bo ołówka się by tutaj nie dało za bardzo wymazać, nie? Więc byłby problem. Okej. I teraz tak, tym samym pędzelkiem, czyli taki malutki z ostrego włosia, wysuszyć go porządnie z tej wody i znowu turkus. Kto nie ma turkusu, może to robić troszkę białej. Kto nie ma turkusu, może użyć niebieskiego, zielonego, zmieszać sobie na ciemny turkus i dodać białego. Nie wiem, czy ten ptaszek nie będzie za grubaśny, ale chyba nie. No i teraz tutaj mu widzicie, robimy, tu będzie miał oczko za chwilę. Takie kółdełki, ciach, 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 aż tu, tu. O, i tutaj w tym, do tego miejsca malujemy mu te turkusowe tutaj jakby włoski, tak? Gdzie jeszcze mu możemy dać trochę turkusu? Tutaj też. To już jak sobie go wykolorujecie, to już tak będzie, nie?
Turkus. A jak długo już pani maluje? Wojtek, jak zaczęłam malować, w ogóle zaczęłam, to miałam jakieś 14 lat. No. Więc teraz musiałabym wam powiedzieć, ile to lat minęło. I się dowiecie, ile ja mam lat, ale to nic. Więc maluję. Nie znam się na matematyce, ale to będzie ponad 30 lat, jak nie więcej nawet. No, ponad, grubo ponad 30 lat. Ale ja wiem, że tutaj są osoby, które, teraz bierzemy ultramarynę z odrobiną bieli, wiem, że tutaj są też osoby na tym live, które zaczęły malować dopiero będąc na emeryturze. Tak? I robią fantastyczne postępy. Fantastyczne postępy. Ok. I teraz widzicie tu, cały czas macie tutaj tego ptaszka, widać go, tak? Beatka, malowanie jest dla mnie zawsze relaksem, nawet jak wyjdzie kiepsko. Oczywiście, że tak. Co tam kiepsko? O, i tutaj już możemy troszkę o to skrzydełko zahaczyć. Tak, tu. Teraz tu. O. I piórka. Widzicie, ja zawsze, cały czas maluję tak, jak idą te piórka, nie? Jak jest kształt tych piórek. Teraz troszeczkę dodajemy do ultramaryny białego. O, i tutaj sobie też dokładamy. Bo ten brzuszek jest taki... Jak malujecie to takim szorstkim pędzlem, to wam się od razu te piórka tutaj będą robić, tak? Widzicie? Mamy już to. Wojtek maluje od 7 roku życia, a teraz ma 13. No i widzisz, Wojtku, i postępy robisz, prawda? Fajne. Tutaj mamy taki dość ciekawy kolor, bo to jest taki, taka magenta, ale z odrobiną właśnie ultramaryny. Przepraszam. Więc bierzemy ultramarynę, dodajemy troszeczkę tutaj do tego, do tej magenty, za dużo mniej. Tak, żeby nam się zrobił taki fajny, taki fajny odcień różowy, ale taki lekko wpadający w niebieski. I jeszcze gdzieś tutaj możemy sobie tak o podmalować. Cały czas trzymamy się tutaj tej linii, nie? Zaraz to będzie się nam bardziej błyszczało. O, teraz tu trochę. Tam pójdą już czarne piórka. I tu możemy jeszcze dołożyć trochę po prostu ultramaryny. Tak? No i praktycznie mamy całego ptaszka już wymalowanego, jeszcze troszkę czarnego. Małgosia, właśnie ja zaczęłam dobre kilka lat po przejściu na emeryturę. Tak, Małgosiu, ja znam twoje prace. Gertruda, tak, to właśnie ja zaczęłam malować na emeryturze i bardzo mnie wciąga. Widzicie, dziewczyny? Bożenka, maluje od niedawna i pierwszym prawdziwym obrazem na płótnie była łąka i maki malowane z tobą, Kingo. O, jak mi miło. Małgosia też emerytka, więc jest nas trochę. O, zakładamy klub, dziewczyny. Zakładamy klub. W takim razie. Może sobie kiedyś zrobimy takie babskie malowinko, co? Tutaj czarne. O. Wiecie, malowinko tylko dla dorosłych, nie? Jakieś. Tu sobie już możemy tak delikatnie tym czarnym, widzicie, podkreślać te piórka. I tutaj mamy też na dole tego brzuszka taki dość ciemny kolor, tak? No i mamy tu, i tutaj idą, tu musimy tak troszeczkę mu chyba pociapkać, bo tutaj nie ma on nam na czym siedzieć, a my tu nie mamy gałązki żadnej dla niego, więc myślę, że sobie tu zrobimy takie... O, takie ciapki, niby, że tam jest gałązka, nie? Tak? I może gdzieś tu w drugą stronę, tak jakby nam się, o, przedłużyło. Widzicie takie coś? Tak, pędzelkiem tak po prostu zaznaczamy. Bożenka maluje od niedawna. Okej, Małgosia. Małgosia też emerytka. Julia, czy można prosić o nazwisko autora tego obrazka, na podstawie którego malujemy? Julio, ja jestem autorem tego obrazka, na podstawie którego malujemy.
Ja sobie generuję takie ilustracje po prostu używając do tego specjalnego programu, tak? Specjalnej aplikacji. I ja sobie robię po prostu sama takie kompozycje. Ewentualnie maluję jakiś obraz i na podstawie tego obrazu maluję, tak? Jeżeli maluję na podstawie obrazu innego autora, to zawsze o tym mówię. Tak jak były na przykład słoneczniki Van Gogha, czy być może będziemy też coś malować na podstawie na przykład obrazów Moneta, którego bardzo kocham. I też wtedy zawsze mówię, kto jest autorem obrazu. Weronika maluje aktywnie od 3 lat, Małgosia jaka zbieżność, ja też maki, super. Dobra, kochani, mamy to. I teraz musimy sobie tutaj, Ania, jeszcze ten czarny tutaj. Julio, ty, ja wiem, że ty już mi zadawałaś to pytanie pod którymś tam w komentarzu, pod którymś tam filmem i ja ci na nie odpowiedziałam. Tak? A jest taka fajna aplikacja, powiem wam, gdzie można sobie właśnie generować tego typu rzeczy. Ja sobie stworzę własne kompozycje po prostu, które potem tutaj próbuję z wami malować. Świetna sprawa. To jest coś w rodzaju sztucznej inteligencji. Hmm? Katos, gdzie można kupić takie pędzle, jakich pani używa? W każdym sklepie plastycznym i w internecie. Dobra, dziubek zrobimy na końcu. Teraz musimy sobie tutaj zaznaczyć miejsce, gdzie będzie oczko, tak? O, mniej więcej tutaj w tym miejscu. No i teraz zaczniemy zaraz. O, teraz musimy sobie do ultramaryny dodać troszeczkę czerni. Tak? I robi nam się taki siwy niebieski, tak? Taki szary niebieski. I będziemy cieniować teraz tutaj te, o, tym samym pędzlem cały czas operujemy, tym z ostrym włosiem, tak? No i teraz sobie tutaj działamy. I teraz już możemy sobie tutaj też cieniować. Tak, w tych takich miejscach widzicie, gdzie mamy. To już teraz będzie taka praca. Teraz troszkę weźmiemy sobie na ten pędzel, na ten sam, czyli ten troszkę czarnego, ultramaryna, troszkę weźmiemy sobie teraz magenty. No i tu będziemy sobie jeszcze dokładać troszeczkę, widzicie, taki fiolecik mi wyszedł. Będziemy sobie dokładać tutaj już takiego cieniowania, tak? O. Okej. Powiem wam, że jeżeli chodzi o malowanie na przykład obrazów według jakiegoś tam czyjegoś dzieła, zawsze trzeba powiedzieć, kto jest autorem tego dzieła. Tutaj Julia oczywiście ma rację. Natomiast, no bo jest coś takiego jak prawa autorskie, tak? Nie można ich naruszać. Jeżeli używamy czyjegoś dzieła i malujemy według kogoś, to nawet jak wy malujecie na przykład według moich obrazów, no to chociaż one są publicznie dostępne, więc ja nigdy w życiu nie będę sobie tutaj jakichś praw autorskich rościć i tak dalej. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o prawa autorskie, to prawami autorskimi objęte są filmy, tak? Jeżeli ktoś by nakręcił, nagrał taki sam film z takim samym obrazem, no to w tym momencie naruszyłby prawa autorskie, tak? Ale jeżeli to jest... Ale jeżeli sobie malujecie i pokazujecie gdzieś w internecie czy gdzieś, to są sprawy publiczne już. Możecie sobie to robić dowolnie. Chociaż miło jest, jak mi na przykład, jak napiszecie, że to jest według pracy, którą malowaliście ze mną, nie? To wtedy mi jest bardzo miło. No i teraz tutaj gdzieś białym kolorkiem, zobaczcie, rozświetlamy sobie tutaj te piórka, raz nabieramy sobie jasnego kolorku, raz ciemnego, tak, o, i widzicie, na tym ciemnym tle robimy sobie piórka, tak, i tak po kolei. Kto tam jeszcze pisze, że maki? Namper, też maki,
Widzę, że te maki są bardzo popularne, ale może dlatego, że są jako pierwsze na tym, na moim kanale. Zobaczcie, tu robimy jaśniejsze plamki, tak? Tutaj też na koniuszkach możemy już troszeczkę zacząć rozjaśniać, czyli magenta z bielą i rozświetlamy, tak? I rozjaśniamy. I rozjaśniamy, zobaczcie, na brzegach. O, dzielimy sobie te piórka tak na takie kawałeczki. O, tak, i rozświetlamy. Łebek też mu można na czubku rozświetlić. Ciach, 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 zobaczcie. Fajnie jest właśnie malować takim ostrym pędzelkiem. I teraz nakładamy już warstwy. Kolejne warstwy. Raz ciemny, raz jasny. Raz ciemny, raz jasny, tak? No, i tu. Cały czas widzicie tego ptaszka tutaj z tyłu. Mam nadzieję, że ja Wam za bardzo nie zasłaniam, nie? O, tak. I można troszkę tymi piórkami też tu najechać, tu. Teraz nie bawimy się w żadne szczegóły, moi kochani. Teraz weźmiemy troszkę jeszcze ultramaryny. I jeszcze tutaj możemy, ja tak zerkam sobie na tego ptaszka co chwilę. Oczywiście jak nam się te piórka trochę tu inaczej poukładają, to też nic, nic to. Dobra, teraz troszkę jaśniejszego, czyli ultramaryna z bielą. Tu pokażę Wam. I sobie tutaj rozświetlamy te... Teraz to już jest taka praca nad tymi piórkami. Ale powiem Wam, że dokładnie w taki sam sposób maluje się... W taki sam sposób maluje się na przykład sierść zwierząt, tak? Że też nakładamy kolejne warstwy, kolejne i kolejne. Tak, teraz troszkę ciemniejszego. I też zwracamy uwagę na to, że jedne piórka te z góry nachodzą na te tutaj, co są pod spodem, tak? O. Ciach, tutaj mamy cień. Tutaj mamy. Jeszcze musimy zaraz coś zrobić tutaj tym turkusem. Ok, tu już mamy rozświetlone, a teraz tutaj zobaczcie, tu sobie przyciemniamy lekko od spodu, nie? O. I tutaj też jeszcze jedna warstwa będzie. I tu pomiędzy piórkami robimy takie lekkie przyciemnienia. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. O. Wojtek, mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć wszystkie live'y, bo szkoła i dużo zadań, ale może znajdę trochę czasu. Beatka. Tak, maki i brzozy też malowałam z Tobą. Pięknie, super. Dobra. Musimy dalej tutaj rozświetlać. Znowu przecieramy pędzelek, znaczy myjemy go, wycieramy porządnie w szmatkę i kolejne warstwy piórek. I kolejne warstwy piórek. Tutaj widzę, że mamy teraz troszkę jaśniejszych niebieskich i one nam tutaj jeszcze gdzieś też nam tak lekko błyszczą, troszkę ciemniejsze. Też nam tak lekko pobłyskują. Widzicie? I ten ptaszek już zaczyna wyglądać na takiego puszystego, nie? O, ciach, ciach, ciach. Jeszcze tu trochę. Teraz trzeba tutaj troszeczkę jeszcze pod tym skrzydełkiem przyciemnić. Tu też. Tu sobie też możemy robić takie właśnie delikatne dotknięcia. Tak. I teraz jeszcze, żeby... zaraz, tu jeszcze będzie trochę takiego jasnego. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Jeszcze raz cierpliwość. Teraz tak, magenta, biały. Znowu sobie robimy mieszankę. Widzicie, cały czas się jakby obracamy wokół tych kolorów, tak? Ultramaryna, magenta, biel. I jeszcze tu troszkę porozświetlamy. Tam jeszcze takie ciemniejsze są. O, może tu je nałożymy. Tak na wierzch. Troszkę będzie inaczej niż na tamtym obrazku, ale to nie szkodzi. O, tutaj tych piórek troszkę damy więcej.
No i teraz cię magenta, większa ilość magenty. Tutaj jeszcze nałożymy. Pamiętajcie, że akryle ciemnieją, ok? Podczas malowania. Podczas schnięcia, przepraszam. I o, tu mamy. Tak. I co jeszcze? O, tu jest takie jedno piórko. O, musimy go tu wyciągnąć. Tak. No i co? I zaczyna ten ptaszek wyglądać jak ptaszek. Małgosia, maki wygląda na to, że to był dobry zasiew. Padły na podatną glebę i rozwijamy się nadal, tak jak one rozwijają się w naturze. Tak, Małgosia? Bożena, brzozy też malowałam i moneta. No, widzisz, Bożenko, jak fajnie? Super. Dobra, i tu mamy ten czarny, albo może tak, teraz się zajmiemy tym turkusem. I kochani, żeby ten turkus nam tak właśnie też troszeczkę się zrobił bardziej piórkowaty, to też musimy tu, teraz tak, turkus, trochę dodamy do tego ultramaryny, ale naprawdę bardzo niedużo. I jeszcze sobie tak tylko lekko trzeba przemieszać, czyli turkus i ultramaryna, tak? Lekko sobie przemieszamy, żeby zrobić sobie inny odcień. No i teraz te piórka tutaj turkusowe zaczynają nam nachodzić na te o, i tu tak sterczą temu ptaszkowi, widzicie? Tak, ciach, 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 ciach. O. I też musimy zrobić kilka jaśniejszych, czyli dodajemy do turkusu trochę bieli. I robimy sobie tutaj. I cały czas musimy malować tak, jak te piórka mu rosną, tak? Czyli jak rosną mu, zobaczcie, one tak tu idą, tak do tyłu, prawda? Ciach, 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 tutaj nam tak w tą, tutaj na dół, tutaj w tą stronę, tak? Okej. Kasu, będę uciekać, dobranoc wszystkim, jutro biorę się za malowanie z panią. Super, super. Jak macie swoje obowiązki, to wiadomo, że musicie się zmywać. O, i teraz turkus z białym i jeszcze przeplatamy tutaj troszeczkę tym turkusem z białym i już nachodzimy tymi piórkami na, tutaj na, o. Tak, a tutaj z tej strony delikatnie je możemy przyciemnić znowu, czyli dodajemy trochę ultramaryny do tego turkusu, przemieszamy. I tutaj tą stronę delikatnie, tutaj pod tym gardełkiem możemy mu tutaj takie ciemniejsze kłaczki, niech one mu sterczą, tak, nie? O, zrobić. I gdzieś też można tutaj też takimi ciemniejszymi delikatnie jeszcze poprzetykać. O. Gdzieś tu. A jak mamy na pędzelku ten kolor, to też możemy gdzieś tu jeszcze sobie go maźnąć, tak? OK, i jeszcze teraz muszę tutaj troszeczkę podciągnąć to jedno piórko i tu. I tutaj są te piórka takie rozdzielone. Więc musimy. Małgosia też. Przepraszam, muszę już zakończyć oglądanie, będę oglądać, malować na kolorowe cudy jutro. Dziękuję. Dziękuję, Małgosiu. Dziękuję, Małgosiu, że byłaś. Miło mi bardzo. Okej, okay, no i teraz jeszcze musimy tutaj troszeczkę te piórka rozświetlić. Bardzo mi jest miło, jak jesteście ze mną. Też rozumiem, że każdy ma swoje sprawy, ale ja wiem, że wy potem oglądacie, wysyłacie mi swoje prace. Teraz tutaj rozdzielamy delikatnie te piórka taką, o, jaśniejszą farbką. Ciach, 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 jeszcze tu. Tutaj potem tą kredę sobie wymarzymy, tak? Okej. No i teraz możemy sobie wziąć już taki cieniutki pędzelek, zobaczcie, taki bardzo, bardzo cieniutki, tak? Z takiego włoska, z takiego miękkiego włosia i będziemy sobie teraz rozdzielać tutaj te piórka na ogonku już w taki sposób, o, tak? Tak, nie wiem, czy to będzie widać, zaraz Wam to pokażę troszkę bliżej. Ultramaryna, trochę czerni i trochę magenty. I rozdzielamy, o, tak i podkreślamy tu, nie?
No i mamy tu takie, o. I tak samo tutaj. Ultramaryna, trochę magenty. I tutaj też musimy sobie te piórka delikatnie, a troszkę czerni jeszcze dodam. I tutaj sobie te piórka też musimy tak delikatnie gdzieś porozdzielać na końcach, tak? Tu jest nawet za ciemno, więc dodam troszeczkę magenty jeszcze, żeby nam tu wyszło. Chyba to widzicie, prawda? O, mamy porozdzielane te piórka w taki sposób, że widać, że tutaj jest. I tutaj musimy zrobić cień, więc ultramaryna. No i tu troszeczkę robimy cienia, bo tu pod ogonkiem jest trochę cienia, nie? Tak? O. Tak, tak. I mamy to, nie? I w zasadzie to skrzydełko już mamy tutaj prawie gotowe, chociaż ja bym jeszcze, słuchajcie, tutaj dodała trochę więcej takich, bo tak widzę, że niech one tutaj może do, ta magenta tutaj dotąd dojdzie, żeby nam tak stopniowo tutaj się robiło. Okej, no i trochę tutaj jeszcze bieli, to tym maciupeńkim pędzeleczkiem tak, tak gdzieś tutaj trochę jeszcze światła, gdzieś tu. Tu niech się też porozświetla bielą. Bielą trochę i tutaj na końcach te pióreczka też białym. Malutkim pędzelkiem gdzieś trochę światła rzucimy. Tutaj, tak? O. I jest. I mamy to. Tu jeszcze takimi... Światełka trochę na grzbieciku. A tutaj mamy trochę więcej niebieskiego, z tego co widzę. Widzicie, cały czas te piórka jedne na drugie tutaj staram się dokładać. Ale wiecie, no w taki sam sposób na przykład można malować sikorkę, można malować papuszkę, tak? No. Nachodzimy. No i mamy, No i jeszcze tutaj mamy na te takie czarne pióreczka pod spodem, więc też cieniutkim pędzelkiem, takim malutkim, nabieramy sobie troszeczkę farbki białej, dodajemy odrobinkę czarnego, robimy sobie taki jasno-szary kolor, tak? Taki jasno-szary kolor i tak, żeby tutaj też zrobić takie maleńkie jakby, o, paseczki. Widzicie? Tak, żeby, bo tu też mamy piórka, tak? Tu też mamy piórka. No i tutaj gdzieś jeszcze na końcu jakieś takie kreseczki. Dobra, i teraz przyszedł czas na zrobienie naszego dzióbka. I jeszcze oczko musimy zrobić, przepraszam. Obrobić, że tak powiem, oczko. Mamy czarną kropeczkę tutaj, ja to Wam przybliżę, żebyście widzieli. Dobra, zaraz. Bierzemy sobie taką bardzo rzadką białą farbę na koniuszek cieniutkiego pędzelka i wokół tego oczka, tak, wokół tego oczka tutaj robimy taką jakby maciupeńką obwódkę białą, tak. O, mamy to. I w oczku robimy białą kropeczkę, taki jakby błysk, tak? I już oczko nam ożyło. Teraz można go ładnie dopracować jeszcze. Chociaż myślę, że to już wystarczy. Tyle na razie. Można ten biały tak lekko tutaj porozcierać. Teraz sobie. O. Jeszcze bym poprawiła to oczko trochę. A czarny i... Tak? I to białe zrobimy z tyłu, tak jak jest na tamtym obrazku. I to, ten biały błysk robimy tutaj, w tym miejscu. Taką po prostu kropeczkę, nie? Ciach. I zobaczcie, jak ten ptaszek już ma tak, ożywiło mu to oczko, nie? Tak? No i ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to dzióbek. No i teraz będzie ta dam. On ma dzióbek bardzo długi. Muszę sobie zmyć ten dzióbek najpierw, który już tutaj mam. Bo on nam tu już nie będzie potrzebny. Od razu, potem tą kredę trzeba będzie jeszcze, jak wyschnie farba. Chociaż w zasadzie tutaj od razu można, już nie widać tej kredy. To wtedy kredę sobie wymazujecie mokrym pędzelkiem, ale dopiero jak macie to wszystko tutaj suche. Okej?
żebyście nie robili tego na mokro. Bierzemy sobie bardzo rzadką czarną farbę, bardzo rzadką, prawie taką jak tusz. I robimy dziubek. O, tak. To było za. To był błąd. Chwila. Nie powycierałam sobie tego wcześniej. Z tej wody, którą tutaj dałam do. Wycierałam pędzel, więc muszę tu poprawić. Widzicie, jak mi się zrobiło? Muszę tutaj poprawić troszeczkę sobie. Bo bym sobie zepsuła. Ale to nic, poprawimy. Tutaj musimy to za lekko tutaj poprzymalować. Tym kolorem takim, może nawet białym. O, bo mi się tu opacierało. Dobra, teraz już chyba nie będzie widać. Chociaż cały czas widzę tam. Widzicie, zepsułam sobie. Ale już poprawiamy. O, poprawiamy. Nie będzie nic widać. Nic nie będzie widać, że tam coś było nie tak. O. Dobra, podsuszę chwilę. Nie przetarłam, zmyłam sobie pędzelkiem farbkę, znaczy tą kredę i nie wysuszyłam tej części. I dlatego mi się po prostu to rozmaziało. Przepraszam, muszę to troszeczkę podsuszyć. I za chwilkę będziemy robić dziubek, tak? Tutaj ten ptaszek ma dziubek uniesiony tak lekko do góry. Myślę, że też możemy spróbować. Albo mu zrobimy tak po prostu na wprost, nie? Ten dziubeczek. Gertruda, jest ekstra. Dziękuję, Gertrudo. Już jest suche? Okej, już jest suche. Jak malujecie na mokrym, to wtedy właśnie tak się może zdarzyć, że się może coś rozmazać, rozdziabać. Ale wtedy wystarczy wysuszyć, poprawić i gotowe. No i dziubek teraz. Zobaczymy, jak mi tutaj wyjdzie ten dziubek. O, tak. Takiego kolibra. Po prostu cieniuteńkim pędzelkiem, mocno rozrzedzoną farbą. Robimy dziubek, tak? No i chyba jest ten dziubek. Arter, serduszka wysyła. Arterre. I jeszcze trochę pogrubić ten dziubek trzeba będzie. On tu tak ma tu jeszcze do tego. Jeszcze mu tu pogrubimy ten dziubek, bo on nie ma takiego cieniutkiego tego dzióbka bardzo, nie? O. I ciach. Tak? I chyba będzie już jeszcze grubszy. Jeszcze grubszy. Lepiej zrobić najpierw cieńszy, a potem dokładać, nie? Jeszcze grubszy dziubek, jeszcze grubszy dziubek, jeszcze grubszy dziubek. Jeszcze grubszy dziubek. Okej. No i teraz jak już mamy tą czarną farbkę, to możemy jeszcze tutaj gdzieś dodać kilka takich ciemnych, widzicie, piórek. Takich maciupeńki gdzieś pomiędzy te turkusowe. Ale tak już, wiecie, tak z wyczuciem. Gdzieś tutaj też na łebku ma, widzicie, takie czarne. O kurczę, zniknął. Tutaj takie czarne, nie? No, to też tak pomiędzy. Ale to już tak naprawdę, naprawdę tak tylko... Aż się boję tego robić, ale spróbujemy. Tak tylko ciach, gdzieś ciach, ciach, ciach. O, o. Dobra. Gdzie mamy jeszcze czarnych piórek trochę? Gdzieś tu się pojawiają, tak? Maleńkim pędzelkiem. Takie tylko leciutkie dotknięcia gdzieś, żeby już wykończyć. Wykończyć tego ptaka. Tu też gdzieś się takie pojawiają. Tak? Tu możemy też tak trochę podkreślić jeszcze ciemnym kolorem. No. No i dobra. Tutaj mamy tą niby gałązkę, tak, taką.
Więc możemy też na tą, bo zrobiłam tą gałązkę po to, żeby ten ptak, bo on tam nie ma tych jakby nóżek, więc ta gałązka jest taka sobie. I teraz możemy jeszcze tutaj na przykład doprysnąć trochę jakiegoś kolorku, tak żeby ona się schowała w tym. Możemy wziąć albo z powrotem tą szczoteczkę do zębów, ewentualnie pędzelek taki ostry i gdzieś jeszcze tutaj prysnąć sobie na to, na przykład kolorem, na przykład magentą. Konsystencja roztopionych lodów. I dokładnie ta sama technika będzie, też woda. Ta sama technika, co ze szczoteczką do zębów. Nie, nie może być tylko ta farba za rzadka, żeby Wam nie snęła. Chociaż no chyba, że chcecie taki efekt takiego spływania, nie? No i teraz tu jeszcze można go... Można, a, tym idzie gorzej niż... Tak, żeby nam się ta gałązka tutaj schowała w tym, o, w tym. Chyba jednak szczoteczką będzie lepiej, ale już nie będziemy tego robić. Może troszkę jeszcze spróbujemy. I jeszcze trochę białym kapniemy. Szczoteczkę mam czarną. I tu spróbujemy pędzelkiem białym jeszcze. O, takim pędzelkiem. Jeszcze szczeciniakiem. O, jest. Dobra, przysłoniło nam się tu lekko. Nawet trochę mi tutaj na ptaszka się nadziabało. No i co, kochani? W zasadzie mamy obrazek zrobiony. Można jeszcze rzucić trochę światła tutaj na ten dziubek, nie? Trochę światła na ten dziubek. Wojtku, dziękuję Ci za miłe słowa. Trochę światła na dziubek jeszcze rzucimy, więc weźmiemy sobie maleńki, cieniutki pędzelek, odrobinkę takiej jasno-szarej farbki, tej, której używałam tutaj do malowania tych piórek, zobaczcie, i co? I tutaj gdzieś na dzióbku trochę takiego, o, tak, światełko takie gdzieś tam nam zaświecić musi i gdzieś jeszcze tu może od góry tak. O, zobaczcie. I mamy to. No i ostatnia rzecz na obrazie to jest podpis. Tutaj mam akurat napisane malujbaluj.pl, ale ja się tutaj na tym obrazku po prostu gdzieś podpiszę jakimś takim zawiasem może tym razem. O, jakieś takie K sobie zrobię tutaj. Tak? Takie, o. Nie mam w ogóle fajnego podpisu. Muszę sobie jakiś fajny podpis wymyślić. Jakieś takie na przykład K ozdobne. O. I już. No i obrazek mamy gotowy. Czy jest to koliber? Czy jest to jakieś inne ptaszydło? Wszystko jedno, fajny, kolorowy ptaszek. Myślę, że każdemu z Was się uda namalowanie tego ptaszka, tak? I że będzie Wam fajnie i łatwo i przyjemnie. Jeszcze zauważyłam tutaj, że pasowałoby troszkę. O. Widzicie, można by poprawiać i domalowywać jeszcze wiele. O, teraz wygląda trochę lepiej. Widzicie, jak ma tutaj takie piórka jeszcze w tą stronę, tak? Bo to miało takie długie to skrzydło, więc myślę, że w ten sposób tutaj jak zrobimy, to będzie lepiej. Ja myślę, że Wasze ptaszki wyjdą też piękne. Zachęcam Was do dołączania do grupy Maluj, Baluj, Kreska, uczestnicy warsztatów, gdzie możecie wrzucać swoje prace. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w środę i malujemy kolejny obrazek. Dobranoc. Trzymajcie się cieplutko.